Tym wielkim modelem Skoda ma szczerą chęć zawojować rynek SUV-ów. Także w Polsce. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że podstawowa cena Skody Kodiaq z silnikiem 1.4 o mocy 125 koni i silnikiem benzynowym kosztuje w Polsce 86 900 zł, a więc przynajmniej o 3 000 mniej niż konkurenci, którzy także w tym roku pojawili się na rynku w segmencie SUV-ów, to można szczerze wróżyć powodzenie temu autu. Kodiaq jest w Polsce oferowany z 3 silnikami benzynowymi i 2 jednostkami wysokoprężnymi. I tym sposobem, jak się wydaje, Skoda dokonuje kolejnego milowego kroku. Bo przypomnijcie sobie taką bardzo niepozorną Skodę Felicję, która była pierwszym modelem tej marki wyprodukowanym już w kooperacji z grupą Volkswagena. Wtedy po ten samochód ustawiały się autentyczne kolejki. Dzisiaj, po ponad 20 latach, Skoda zaproponowała model, który ma szansę powtórzyć tamtej Felicji. Model zupełnie inny, bo tym razem jest to pierwszy w historii tej marki SUV. Obszerny, duży samochód, ale nie o wielkość tutaj chodzi, a przede wszystkim o to, co w nim zastosowano. Technologie. To w tej chwili większość producentów zwraca na to szczególną uwagę, nie tylko ze względu, powiedzmy szczerze, na oczekiwania nabywców, klientów, ale także na wymogi testów Euro NCAP. Ich autorzy także przy przyznawaniu gwiazdek w testach dużo uwagi zwracają na wszelkiego rodzaju systemy, które albo z jednej strony wspomagają kierowcę, albo z drugiej strony pomagają zapobiegać niebezpiecznym sytuacjom na drodze. Ale wróćmy do Skody Kodiaq. Samochód pod każdym względem jest wyjątkowy i nie chodzi o chwalenie nowego produktu, nowego modelu. Bo posłuchajcie, chociażby jedziemy w tej chwili co prawda autostradą na Majorce, ale we wnętrzu panuje niemalże idealna cisza. Zawieszenie bardzo łatwo, bardzo ładnie wybiera wszelkie nierówności. Ale wróćmy do samego samochodu. Wersja 5- albo 7-miejscowa to jest też coś nowego. I w tej wersji 7-miejscowej, wyobraźcie sobie, bagażnik ma aż 270 litrów pojemności. Czyli prawdziwe auto rodzinne, bardzo obszerne dla 7-osobowej rodziny i do tego z zupełnie sporym bagażnikiem. W wersji 2-miejscowej, jeśli złożymy tylne siedzenia, ten bagażnik urasta, uwaga, do ponad 2000 litrów. Oczywiście sylwetka Skody Kodiaq nie pozostawia najmniejszych wątpliwości, że mamy do czynienia z prawdziwym SUV-em, ale co ważne, ta sylwetka jest dosyć agresywna. Tą agresywność podkreślają chociażby światła do jazdy dziennej w postaci wąskiego paska zachodzącego aż tutaj do początku osłony silnika. Masywny grill, który kryje także radar milimetrowy systemu aktywnego tempomatu. Jednak to, co jest najważniejsze w nowej Skodzie Kodiaq, to wnętrze. Wyrazista stylistyka zewnętrzna ma swoją kontynuację we wnętrzu. Podwójne poprowadzenie linii ma swoją kontynuację w desce rozdzielczej. Jej przód jest ukształtowany trójwymiarowo. Charakterystyczne dla wnętrza są silne pionowe elementy, jak na przykład 4 duże wloty powietrza. Duży 8-calowy ekran dzieli deskę rozdzielczą na 2 równoprawne części dla kierowcy i dla pasażera. Związania urządzeń multimedialno-informacyjnych i łączności ze światem dużego SUV-a Skody stanowią przykład, jak SUV zawsze może pozostawać połączony online ze światem. Sięgająca w przyszłość nowoczesna mobilna łączność online Skody przedstawia nowy wymiar w nawigacji, informacji i rozrywce. Jednocześnie funkcje z zakresu Skoda Connect pomagają w połączeniu z samochodem oraz w niesieniu pomocy. Szeroka, trójwymiarowa atrapa chłodnicy sprawia imponujące wrażenie i nadaje autu silnego charakteru. Płaskie reflektory o klinowym kształcie, płynnie przechodzące na atrapę chłodnicy, podkreślają dynamiczny wygląd samochodu.
Model odznacza się wyrazistym współgraniem elegancko poprowadzonych linii, sportowymi konturami i krzepką sylwetką, dzięki czemu jest indywidualna i łatwo rozpoznawalna. Aż trudno uwierzyć, że Skoda Kodiaq jest tylko 4 cm dłuższa od Octavii. Jednak dzięki wykorzystaniu modułowej płyty MQB konstruktorom udało się uzyskać bardzo obszerne wnętrze Kodiaqa. W nowym SUV-ie Skody SmartLink Plus nie tylko ma funkcję Mirror Link, ale także Apple CarPlay i Android Auto oraz po raz pierwszy zintegrowaną Smart Gate. Dzięki temu w każdej wersji wyposażenia na ekranie infotainment w jednym miejscu są dostępne ulubione funkcje takie jak nawigacja, muzyka, wiadomości, informacje o pracy samochodu. Na początku sprzedaży paletę silników nowej Skody Kodiaq tworzy 5 jednostek, 3 silniki TSI, 2 TDI. Mają one pojemność skokową od 1,4 i 2 litrów. Rozpiętość mocy sięga od 125 do 190 koni. We wszystkich silnikach występuje funkcja start-stop, odzysk energii hamowania i wysokosprawna regulacja temperatury zapewniająca małe zużycie paliwa mimo dużej mocy jednostkowej. Silnik 2.0 TDI występuje w dwóch wersjach mocy 150 i 190 koni mechanicznych. Paletę silników benzynowych tworzą dwie jednostki 1,4 TSI o mocach odpowiednio 125 i 150 koni i jeden dwulitrowy TSI o mocy 180 koni.